Wszystkie szkoły w powiecie koneckim w środę 1 września rozpoczęły rok szkolny 2021-2022 w trybie stacjonarnym i wszyscy związani z oświatą mają nadzieję, że przechodzenie w tryb zdalnego czy hybrydowego nauczania tym razem nie będzie konieczne. W naszym powiecie w środę do szkół podstawowych wyruszyło 5334 uczniów, w tym 659 po raz pierwszy. Do murów przedszkoli zawitało dziś 1939 dzieci. Najwięcej uczniów, bo 2392, rozpoczęło rok szkolny w gminie Końskie. Tam oficjalne gminne obchody odbyły się w szkole podstawowej nr 1 imienia Emilii Plater. Z kolei najmniej uczniów wróciło do szkół w gminie Ruda Maleniecka. Pełne statystyki z podstawówek poszczególnych gmin powiatu koneckiego znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. W tym roku uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wszędzie w kraju wyglądały podobnie. W szkołach usłyszeć mogliśmy hymny placówek, a poszczególne oddziały spotykały się z wychowawcami głównie w swoich klasopracowniach. To po to, by uniknąć niepotrzebnego mieszania się uczniów z poszczególnych roczników. W gminie Końskie wyjątek stanowiły pierwszaki. Je witano nieco bardziej oficjalnie. W szkole podstawowej nr 1 najmłodsi uczniowie i ich rodzice mogli usłyszeć piosenkę zaprezentowaną przez uczennicę z klasy 7. Pojawili się też przedstawiciele władzy gminnej, naczelnik oświaty Krystyna Milczarek, zastępca burmistrza Koński Krzysztof Jasiński i burmistrz Krzysztof Obratański. Zaczynamy rok szkolny, który ma szansę być inny niż poprzedni, ale który niesie ze sobą również zagrożenia. Wasi starsi koledzy przeszli niezbyt szczęśliwy okres, myślę, że dla wszystkich bardzo trudny, nauczania w okresie pandemii, nauczania w większości zdalnego. To nie jest dobra sytuacja, w której nie można widzieć kolegów, koleżanek, w której reakcje z nauczycielem są za pośrednictwem jedynie internetu utrzymywane. I mam nadzieję, i tego wam serdecznie życzę, ale życzę w zasadzie całemu środowisku szkolnemu, nauczycielom, wam, drodzy uczniowie i rodzicom, żeby ten rok szkolny zaczął się i trwał i zakończył tak jak dzisiaj w murach szkoły, w klasach, w bezpośredniej interakcji mistrz-uczeń. Życzenia nowym uczniom przekazał też dyrektor placówki Jarosław Drzazga. Drogie dzieciaki, czego wam życzyć w nowym roku szkolnym? No przede wszystkim samych sukcesów. Samych sukcesów, ale i dużo radości. Ponieważ szkoła to nie tylko nauka, to nie tylko książka i zeszyt, ale też wspólna zabawa, poznawanie ciekawych, interesujących miejsc. Życzył Drzazga, ale i przypominał o koronawirusowych obostrzeniach, które będą w najbliższych miesiącach obowiązywać w szkolnych murach. W obecnych procedurach nie ma obowiązku noszenia masek na terenie szkoły, ani w salach lekcyjnych, ani w pomieszczeniach wspólnych. W związku z powyższym uczniowie nie muszą w tych maskach chodzić. Natomiast jeżeli cokolwiek się zmieni, będziemy oczywiście też te procedury modyfikować. Przy czym, jeżeli Państwo z kolei chcecie, żeby dziecko było jednak w masce, to oczywiście w tą maskę można go wyposażyć i w tej szkole wtedy będzie uczestniczyło. Uczniom przypominam o tym, żeby po każdej lekcji, na każdej przerwie myli ręce, zachowali właśnie tą higienę. Przy wchodzeniu do szkoły też będzie obowiązek dezynfekcji rąk. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie klas 1-3 wchodzą głównym wejściem, uczniowie klas 4-6 od strony patio, natomiast uczniowie klas 7 i 8 wejście od strony boiska budynku D. Ministerstwo Edukacji określiło też szereg zaleceń co do pracy szkół w czasie pandemii w roku szkolnym 2021-2022. Mówią one m.in. o tym, że lekcje wychowania fizycznego powinny być organizowane głównie na zewnątrz i opierać się przede wszystkim o sporty indywidualne, tak by bliski kontakt między uczniami był jak najmniejszy. Jeżeli to możliwe, to poszczególne oddziały powinny jak najrzadziej zmieniać klasopracownie, a te zaś powinny być jak najczęściej wietrzone. Wiadomo też, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża program szczepień w szkołach dla dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia. W pierwszym tygodniu września prowadzone będą akcje informacyjne, w drugim zapisy na szczepienia, a w trzecim zainteresowani będą mogli zostać zaszczepieni. Akcje w poszczególnych gminach będą prowadzone w zależności od zainteresowania, albo w samych szkołach, albo w pobliskich ośrodkach zdrowia. Mimo szeregu pandemicznych restrykcji i zaleceń wszyscy mają nadzieję, że życie w szkołach i przedszkolach będzie toczyć się normalnym trybem. Na przykład w szkole podstawowej nr 2 w Końskich dyrektor Jacek Schmidt już pierwszego dnia zorganizował ślubowanie pierwszaków i pasowanie na ucznia. Wszędzie zaś wspólnym mianownikiem były nastroje dzieci i młodzieży. Z jednej strony radosne z uwagi na spotkania z dawno niewidzianymi kolegami, z drugiej nieco smutne, bo przecież to koniec wakacyjnej laby.